1941 roku mieszkało tam 400 tysięcy Żydów. Ciężkie warunki życia, a także terror powodowały wysoką śmiertelność wśród ludności żydowskiej. Tylko w okresie od zamknięcia dzielnicy do połowy 1942 roku zginęła 1/4 mieszkańców. Tragiczne lata spędzone w getcie wspominał w 2008 roku na antenie Polskiego Radia Stanisław Wróbel, który przeżył wojnę. Wszystko pamiętam ze szczegółami, bo są rzeczy, które nieprawdopodobnie zapomnieć. Z tym, że jedna rzecz, że teraz ja sobie uzmysławiam, że to rzeczy nieprawdopodobne, że ja coś takiego przeżyłem. To nieraz sam sobie nie wierzę. Nie wierzę sam sobie, bo jak człowiek przechodził koło trupa, który prawie nieraz był w rozkładzie, spojrzał na to, że a dzisiaj ja sobie nie wyobrażam. Ja dzisiaj żadnego filmu nie mogę oglądać z tych spraw. W 2005 roku pani Jadwiga mówiła, że wspomnienia związane z gettem, w którym straciła niemal całą rodzinę, są dla niej bardzo trudne. 40 osób wszyscy ginęli. Jedna osoba, brat mój. Przeżył to? Tak, ale już nie żyje. Makabra, co tu mógł opowiadać? A dla nas to jest stały punkt. Łączna liczba ofiar getta warszawskiego szacowana jest na 400 tysięcy osób, z czego 100 tysięcy zginęło lub zmarło w Warszawie. Były to ofiary głodu i chorób, egzekucji, dwóch akcji likwidacyjnych oraz polegli i zamordowani podczas powstania. Prognoza pogody. W niedzielę na przeważającym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Na termometrach 16 stopni na północnym zachodzie, 20 w centrum, 24 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 2 w Polskim Radiu 24 magazyn motoryzacyjny Mariusza Gzyla. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Dziś dwa gorące tematy. Pierwszy z nich to afera spalinowa Volkswagena, ponieważ w miniony czwartek złożono w końcu do sądu pozew przeciwko temu koncernowi na terenie Polski. Porozmawiamy też, a jakże, o salonie samochodowym w Paryżu, który trwa w najlepsze, a my mamy już najgorętsze wieści prosto ze stolicy Francji. Polskie Radio 24, magazyn motoryzacyjny. Naszym gościem jest pan Konrad Kacprzak z Kancelarii Świeca i Wspólnicy. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Kancelarii, która ów pozew zbiorowy w imieniu swoich klientów złożyła, długo to trwało. Przygotowywaliśmy się do złożenia tego pozwu blisko rok, czyli właściwie od wybuchu afery, od września 2015 roku i od momentu, kiedy okazało się, że Volkswagen nie planuje dobrowolnie wypłacać odszkodowań właścicielom pojazdu. W Polsce? W Polsce, ale też w całej Europie. Obecny prezes Volkswagena tak naprawdę przyznał, że nie ma tych odszkodowań na mocy ugody w Europie, ponieważ mogłyby one być zbyt wysokie, mogłyby doprowadzić do zbyt poważnych problemów finansowych, a nawet bankructwa całego koncernu. No powiedzmy sobie szczerze, że doprowadziły do kłopotów finansowych już w tej chwili te odszkodowania wypłacane w Ameryce Północnej, ponieważ to już jest kilkanaście miliardów dolarów. W przeliczeniu na głowę mieszkańca były to kwoty rzędu kilkunastu, nawet kilkudziesięciu tysięcy dolarów, więc Amerykanie, jak widać, byli skuteczniejsi od Europejczyków w tym przypadku. Tu Komisja Europejska zaleca Volkswagenowi rozwiązanie problemu. Volkswagen zobowiązuje się przed Komisją Europejską do naprawienia wszystkich szkód, czyli silników, tak aby przestały one truć, i wyznacza określoną datę. To oznacza właśnie, że możemy spodziewać się takiego rozmycia tej afery. Dzięki działaniom takim jak nasze mamy nadzieję, że do tego rozmycia właśnie nie dojdzie. Naszym celem jest, żeby te samochody przestały po prostu truć wszystkich obywateli Polski. Dlatego albo te samochody muszą zostać wykupione i usunięte w ten sposób z dróg, albo musi w nich zostać wprowadzona modyfikacja, która spowoduje, że spaliny będą na poziomie zgodnymi z normami. Akcja serwisowa, którą proponuje Volkswagen, prawdopodobnie doprowadzi do zgodności z normami emisji spalin, chociaż różne inne sygnały do nas dochodzą z Wielkiej Brytanii i z Włoch. Jednak nawet zakładając, że te normy zostaną zachowane, to wszystko wskazuje na to, że samochód straci na swoich możliwościach technicznych, zmniejszy się jego moc przyspieszenia, zmniejszą się osiągi silnika, zwiększy się hałas, zwiększy się zużycie paliwa. Takie rozwiązanie jest niesatysfakcjonujące dla właścicieli i użytkowników tych samochodów, dlatego właśnie uważamy, że każdy z właścicieli, który nie godzi się na takie rozwiązanie problemu, powinien przystąpić do pozwu zbiorowego, który złożyliśmy w miniony czwartek.
Ten pierwszy pozew, bo jest to pierwszy pozew, dotyczy marki Volkswagen. W najbliższych miesiącach do końca roku złożymy 3 kolejne pozwy przeciwko Seatowi, Audi i Skodzie. Dlatego właścicieli wszystkich tych samochodów wciąż zapraszamy do rejestracji na naszej stronie stopvw.pl. To jest pierwszy krok, żeby móc przystąpić do tego pozwu. No właśnie, bo mówi się szeroko, afera spalinowa Volkswagena. Tymczasem to, co już wiemy i są to dane potwierdzone również przez sam koncern, sprawa dotyczy samochodów marki Volkswagen, Skoda, Seat, Audi. Tyle wiemy na razie i możemy policzyć, przyjąć, że ta sprawa dotyka około 200 tysięcy właścicieli pojazdów w Polsce, bowiem licząc import oficjalny plus import indywidualny, mniej więcej tak ta liczba się kształtuje. A więc tak naprawdę no, ogromna rzesza klientów tymczasem do pozwu jak na razie przystępuje relatywnie niewiele osób. Niskie poczucie krzywdy wśród polskich konsumentów. O co chodzi? Mamy wrażenie, że wielu właścicieli uwierzyło po prostu, że ta akcja serwisowa przyniesie pożądane rezultaty i trochę też jest to, jeżeli można tak powiedzieć, wina mediów, że takie przekonanie zostało w nich wzbudzone. Do pozwu w tej chwili przystąpiło około 55 osób i jest to niewielka liczba rzeczywiście, jednak do stowarzyszenia zgłosiło się tych osób już blisko 2000, więc ta baza, którą dysponujemy, jest dużo większa. To 2000 osób to są oczywiście właściciele wszystkich marek. Więc to jest ciągle 1%, jakby nie liczyć mniej więcej. Tak, jest to jak na razie tylko 1% i dlatego tak ważne są takie wywiady jak ten nasz dzisiejszy i wszelkie inne publikacje, aby do wszystkich tych 200 tysięcy osób dotarła wiadomość, że przysługuje im odszkodowanie, odszkodowanie w wysokości około 30 tysięcy złotych i że mogą jeszcze przystąpić zarówno do tego pozwu, który został złożony w czwartek, jak i do tych pozwów, które będą w następnych miesiącach. Jeżeli chodzi o te szczegóły techniczne, to o nich już na antenie Polskiego Radia 24 mówiliśmy. Przypomnę, że chodzi o to, że cała akcja serwisowa, w zależności od tego, który z silników diesla poszkodowany właściciel ma pod maską, to będzie podlegał albo takiej regulacji oprogramowania auta, które podobno ma sprawić, że ten cały program oszukujący emisję spalin zostanie usunięty i będą to poprawne odczyty, a po drugie w drugim rodzaju silników mają być po prostu już poczynione pewne zmiany techniczne. To rodzi pewien problem i zaniepokojenie, a wiemy to po poczcie chociażby, która do nas dociera, bo po poprzedniej audycji sporo właścicieli aut koncernu VW pytało, jak my sobie wyobrażamy, bo oni sobie nie wyobrażają właśnie montowanie tych dodatkowych urządzeń, w tym zbiornik z mocznikiem. Urządzenie znane kierowcom ciężarówek, ale dotychczas raczej niestosowane w samochodach osobowych. Natomiast występuje takie powszechne przekonanie, że jeżeli te zmiany cokolwiek dadzą, to kierowcy obawiają się, że parametry samochodu ulegną pogorszeniu, a wiemy jak to jest w Polsce. W Polsce chociażby masowo wycina się filtr DPF po to, żeby poprawić własności takich silników. Sądzi pan więc, że to poczucie ekologii i tego, że mam samochód, który truje środowisko, zwycięży nad tym, że jakby nie patrzeć, teraz jeżdżę szybciej niż inni, lepiej przyspieszam? Kierowcy samochodów to jest tak duża grupa, że myślę, że nie można powiedzieć, że wszystkim z nich zależy na ekologii albo że nie zależy na ekologii. No, zdarzają się przypadki wycinania tych filtrów, to nie ulega wątpliwościom, no, ale to nie jest powszechna praktyka mimo wszystko. W przypadku tych samochodów grupy Volkswagen one były reklamowane już od momentu ich wyprodukowania jako samochody czyste i ekologiczne. W Ameryce był ten termin clean diesel. W Polsce także w reklamach, w wszelkich informacjach o tych samochodach pojawiało się słowo ekologia, pojawiały się zapewnienia, że są one zgodne z normami Euro 5, że ta emisja spalin jest na niespotykanie niskim poziomie. Do nas zgłosiło się tak wiele osób, że jesteśmy w stanie stwierdzić, że wielu z nich naprawdę zależało na tej ekologii. W grupie osób, które przystępują do pozwu są chociażby lekarze, którzy przestali korzystać z samochodów po tym, jak się afera, jak wyszła na jaw, jak bardzo te samochody trują. Przypomnijmy, przepraszam, bo one trują nie kilkukrotnie przekraczając normy, tylko kilkudziesięciokrotnie nawet. Nawet kilkudziesięciokrotnie, to zależy od modelu samochodu, ale zdarzają się takie przypadki, że te normy są przekroczone więcej razy niż nawet 10 czy 20. Moglibyśmy tak to też policzyć, że jeżeli byśmy pomnożyli, ile razy ta norma jest przekroczona przez liczbę tych samochodów, to można powiedzieć, że te 200 tysięcy aut wyprodukowanych przez koncern VW truje mniej więcej tyle, ile by parę milionów aut jednocześnie znajdujących się na ulicach i na drogach. Dokładnie tak. Więc to już
jest zauważalny problem, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Jest to zauważalny problem, jeśli chodzi o ochronę środowiska i trzeba mieć też na uwadze, że zarówno marka Volkswagen, jak i Skoda to są chyba najbardziej popularne marki samochodów. No taki jest zresztą chyba slogan pochodzący od naszych południowych sąsiadów, że to jest marka numer jeden w Polsce wręcz, tak? Tak, chociaż jeśli chodzi o zgłoszenia do naszego pozwu, widzimy więcej przypadków właścicieli Volkswagena, co także jest odpowiedzią na to pytanie, dlaczego tak niewiele, tylko 2000 osób zgłosiło się do nas. Mamy wrażenie, że wciąż wielu właścicieli Seatów, Audi i Skody nie wie, że ich też obejmuje afera. Afera jest nazywana aferą Volkswagena, stąd właściciele innych marek mogą do tej pory nie wiedzieć. No zaraz. Przyznam, że jestem nieco zdumiony, bo domyślam się, że odpowiedzialny producent sam informuje, wyszukując w bazie danych, komu sprzedał taki samochód. Proszę się zgłosić do serwisu, ponieważ mamy podstawę przypuszczać, że oprogramowanie w silniku pańskiego samochodu jest nieprawidłowe i powinno zostać poprawione. Tak się nie dzieje? Według naszej wiedzy tak się dzieje, bo do tego jest zobowiązany producent i importer na terenie Polski przez organy homologacyjne. Jednak nie wszystkie samochody, które jeżdżą po polskich drogach, znajdują się w bazie producenta. Mamy dziesiątki, jeśli nie nawet więcej, setki tysięcy samochodów sprowadzonych na własną rękę, niezakupione u oficjalnego dealera w Polsce. I takie auto może nie być w bazie producenta, więc jego właściciel nie otrzyma listu, który informuje o aferze. Czy w naszym kraju ta akcja serwisowa już ruszyła? Akcja serwisowa już ruszyła. Wiemy, że kilka procent samochodów z objętych akcją już w niej wzięło udział. Jednak jest to bardzo niewielka liczba. Pytam dlatego, że teoretycznie, gdybym ja miał takie auto, na które wydałem kilkadziesiąt tysięcy złotych albo i więcej, to po takiej wizycie korciłoby mnie, żeby pojechać i sprawdzić, jak naprawdę wyglądają parametry tego silnika, czyli udałbym się gdzieś do hamowni, żeby za 200 zł sprawdzono. Po pierwsze, czy dalej ma taką moc, czy nie niższą, czy dalej przyspiesza w takim tempie, w jakim powinien, czy ma odpowiednią prędkość maksymalną oraz ile spala. Wielu właścicieli powinno tak robić, jednak to się nie dzieje. Także dlatego, że te badania powinny być dokonane nie tylko po powrocie z akcji serwisowej Volkswagena, ale też przed. Powinny być dokonane przed przystąpieniem do akcji. Wtedy dopiero wynik będzie miarodajny. Poza tym w Polsce mamy bardzo niewiele hamowni, stąd nie jest wcale tak prosto umówić się na badanie. I po prostu właściciele nie zdają sobie sprawy z tego, że ta akcja może zmienić moc samochodów. Dlatego nie podejrzewają nawet, że to jest potrzebne. Wiadomo, że w naszym kraju najbardziej do świadomości klientów przemawiają pieniądze. Czy w związku z tym nie obawiają się tego, że jeżdżąc takim autem, jeżdżą tak naprawdę towarem, który w momencie odsprzedaży będzie mocno tracił na wartości? Mamy już informacje, że sprzedający te samochody nie są zadowoleni z cen, które są im oferowane. Bo domyślam się, przepraszam, że kupujący świadomie sprawdzi, tak jak sprawdzamy pochodzenie tego samochodu, jego dokumenty, jego poprzednich właścicieli. Staramy się jak najlepiej poznać historię auta, którego chcemy zostać właścicielem. No to ja przynajmniej sprawdziłbym, czy to auto ma taki model silnika, który podlegał akcji serwisowej, a jeśli tak, to z jakim skutkiem. W praktyce wygląda to bardzo różnie i kupujący zazwyczaj nie interesują się, nawet nie przychodzi na myśl, że ten samochód może być wadliwy, to na sprzedającym ciąży obowiązek poinformowania, że auto powinno wziąć udział w akcji serwisowej i że ma problem z emisją spalin. Niepoinformowanie kupującego może być nawet potraktowane jako nawet przestępstwo, a na pewno jako pewne naruszenie już przepisów prawa cywilnego. Ale sprzedający nie może poinformować, że samochód jest wadliwy, jeżeli sam o tym nie wie. Czyli wracamy do tego, że ta świadomość, że auto jest objęte aferą, nie jest jeszcze aż tak powszechna wśród wszystkich właścicieli. We Włoszech, w Wielkiej Brytanii jednak myślę, że to poczucie więzi społecznej jest silniejsze, skoro tamtejsi kierowcy wystąpili o zbadanie takich pojazdów. Jakie były efekty? We Włoszech o badanie pojazdów wystąpiła organizacja konsumencka. Polskie organizacje konsumenckie oczywiście wiedzą o aferze. Jesteśmy w kontakcie z nimi jako stowarzyszenie. Wiemy chociażby, że Federacja Konsumencka wzięła udział w spotkaniu organizowanym we wrześniu przez komisarz Bereiurową w Brukseli dotyczącą afery Volkswagena. Rzeczywiście może jednak na polskich organizacjach ciąży trochę jednak większy obowiązek. Być może mogłaby ta organizacja wprowadzić takie badania, jak i włoski odpowiednik. Nasze stowarzyszenie nie do końca może sobie na to pozwolić, bo jesteśmy wciąż młodą organizacją o ograniczonym budżecie. Federacja Konsumentów i inne organizacje tak naprawdę też borykają się z tymi problemami, więc nie można im czynić zarzutu z tego, że czegoś nie zrobiły, bo naprawdę mają wiele pól, na których muszą prowadzić swoje działania. Zastanawiam się, czy jest szansa, że ten pozew zbiorowy
przyniesie chociażby taki skutek, że koncern Volkswagena będzie chciał załatwić tę sprawę polubownie. Rozumiem, że operując potężnymi środkami stać ten koncern na wielomiesięczny czy też wieloletni proces sądowy, ale może dla ochrony wizerunku lub też jego poprawy byłoby znacznie lepiej wyjść, jak to się kiedyś dawniej mówiło, frontem do klienta i spróbować tę sprawę załatwić tak, żeby wszystkie strony były zadowolone. Przez blisko rok naszego działania próbowaliśmy nawiązać kontakt z Volkswagenem, zarówno z centralą w Wolfsburgu, jak i z Volkswagen Group Polska w Poznaniu. Nie spotykaliśmy się z odpowiedzią, dlatego nie liczymy, aby jakieś rozmowy ugodowe były możliwe na tym etapie. Być może jak Volkswagen zrozumie, że rzeczywiście może spodziewać się negatywnego wyroku, a do pozwu przystąpi już wiele setek tysięcy osób, to takie rozmowy zostaną wdrożone. Na tym etapie się tego nie spodziewamy. Skarżymy producenta pojazdów, czyli Volkswagen AG z siedzibą w Wolfsburgu, czyli niemiecką spółkę. Jest to jeden z pierwszych takich pozwów w Polsce, aby producent pojazdów był bezpośrednio pozywany przed polski sąd. Czyli taki proces transgraniczny nam się szykuje, można powiedzieć. Tak, aczkolwiek no liczymy, że Volkswagen wyznaczy sobie pełnomocnika w Polsce. Wobec tego poczekamy, zobaczymy. Państwu możemy obiecać, że będziemy się tej sprawie z bliska przyglądać, co zresztą już czynimy od paru miesięcy. Pan Konrad Kacprzak był gościem magazynu motoryzacyjnego Polskiego Radia 24. Bardzo uprzejmie dziękuję panu. Polskie Radio 24. Teraz to, co tygrysy lubią najbardziej, a raczej ci, w których żyłach naprawdę płynie owa kropelka benzyny, bowiem salon samochodowy w Paryżu, czyli jedna z największych imprez samochodowych na świecie, obok Genewy, Frankfurtu, z którym odbywa się na przemian co dwa lata, i Detroit w Stanach Zjednoczonych, odwiedza co roku tę imprezę przeszło 1 200 000 osób. Ona dopiero tak naprawdę na dobre się rozkręca, bo 1 października to jest oficjalna data startu, ale my mamy tu swoje wiewiórki, które się przemknęły gdzieś tam korytarzami pomiędzy ochroniarzami i wszystko dla nas obejrzały wcześniej, konkretnie Damian Śmigielski, którego witam bardzo serdecznie, prosto z Paryża, tak, tak, dzień dobry. Wczoraj przed północą prosto zameldował z Paryża, się tak jest. W Warszawie, udało mu się zwiedzić wszystko, co było do zwiedzenia, te wszystkie hale, a jest tego cała masa, bo to są hektary do zwiedzania prawdziwe. Tak, nie mam chyba dużego porównania. Byłem między innymi w Genewie i mam wrażenie, że Genewa wypada przy Paryżu ubogo. Tak jak wspomniałeś, faktycznie jest to największy salon samochodowy na świecie, wystawa samochodów i najstarszy. 118 lat temu, w 1898 roku, po raz pierwszy został zorganizowany. Właśnie jak to sprawdzałem, zdałem sobie sprawę, że to było po narodzinach mojej prababci. Niesamowite. Zacznijmy wobec tego powoli omawiać to, co się tam działo, a raczej to, co się dopiero będzie działo, bo Państwo, gdyby chcieli sobie kupić bilet wstępu, to tak jak wspomniałem, dopiero od dzisiaj, a my już wiemy, kto co pokazał. Zacznijmy, Damian, od wielkich nieobecnych, bo jest ta wielka dwójka, o której się mówi głośno i zastanawiam, dlaczego to Volvo, które przeszło w chińskie ręce, jeśli chodzi o własność, natomiast wytwarzane jest dalej w Skandynawii. Tak. Dziwne to jest o tyle, że flagowe modele 2 w tej chwili, czyli 90 w wersji SUV i 90 w wersji sedan, są już gotowe, jeżdżą. Można... I wersja kombi, i wersja... Tak, wersję kombi zostawiłem na deser, tak, bo tak naprawdę ona dopiero teraz będzie miała swoją taką... Znaczy ona już jest i weszła jeszcze wersja ta uterenowiona, cross country. No i tym bardziej dziwi to, że Szwedzi mają co pokazać, bo w ostatnich miesiącach działo się tam naprawdę dużo. Tymczasem oficjalnie powiedzieli, że oni dążą do tego, żeby ograniczać swoją obecność na tego typu imprezach. Ja ich chyba trochę rozumiem. Zmieniają teraz całkowicie swoją ofertę i te modele, do których byliśmy przyzwyczajeni dotychczas, one będą sukcesywnie zjeżdżały z rynku. Będą zastępowane nowymi modelami, które będą tworzone w tym nowym ekosystemie, na który Volvo wydało 40 miliardów złotych. To 40 miliardów złotych. To jest chyba ciut zadłużenie... Mniej, ciut mniej, ciut mniej. Ciut mniej niż nasze zadłużenie, więc to jest kolosalna kwota. Pierwsze było XC90, teraz S i V, które bazują w dużej mierze na XC90, i to są te same zawieszenia, silniki, skrzynie biegów, kierownice, fotele. Dobrze, a Damian, bo założenie jest jedno. Volvo zawsze miało problem z pozycjonowaniem, bo niby
chciało należeć do półki aut premium, a nigdy za bardzo się to nie udawało, bo... To trochę zależało od rynku. To tak jak na komedii o Pawlakach, tak i Kargulach, że to była taka middle class i taka middle class. I higher middle class. Tak, to... Volvo nie wiedziało za bardzo, gdzie się znaleźć, bo jest... aspirowało, ale tak. Nikt nie brał tego poważnie. Znaczy, u nas Volvo było dosyć wysoko stawiane. Wydaje mi się, że... No, było nawet swego czasu prezydencką limuzyną. Tak, myślę, że na równi z Mercedesem, BMW i Audi. Natomiast moje zaskoczenie było wielkie, kiedy będąc w Wielkiej Brytanii z kimś tam się sparłem na temat tego, co można w Wielkiej Brytanii kupić za daną kwotę pieniędzy. I zasugerowałem, że ta osoba mogła zamiast Volvo S80 kupić sobie może jakiegoś Mercedesa czy BMW, na co usłyszałem, że przecież te samochody są dużo droższe. Mówię, no jak są droższe? Więc usiadłem szybko do komputera, sprawdziłem, porównałem ceny. Dla ułatwienia topowej wersji V8 S80 ówczesnej i różnica w cenie między rynkiem polskim a brytyjskim była, uważaj, 100 tysięcy złotych na sztuce. Czyli o 100 tysięcy taniej mogłeś było kupić na terenie Wielkiej Brytanii. Tak, więc tam ten samochód był taki lower, nie może, nie, bo to nie było premium, to było takie w sumie middle class, może higher middle class. W przedpokoju tego pałacu, którym... Ale teraz mam wrażenie, że Volvo weszło naprawdę wysoko. Te i być auta... może dlatego chcą odczekać, żeby już się jednoznacznie kojarzyć. Znaczy wiesz, modelowo. Sprzedaż tych samochodów w ogóle nie stwarza im żadnego problemu. XC90 sprzedała się w dużej liczbie, zanim jeszcze w ogóle ludzie dotknęli. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo widzę po tym, jak przebiegają kampanie marketingowe i tam jest made by Sweden, czyli produkowane przez Szwedów, bo nie mogliby powiedzieć made in Sweden ze względu właśnie na to, że to kapitał chiński jest właścicielem. No, ale teraz już mało kto może powiedzieć, że coś jest wyprodukowane. Czyli to już przestało być passé po prostu, tak? I no, dla rynku myślę, że trzeba się z tym pogodzić, skoro BMW produkuje swoje samochody, silniki, motocykle w Chinach. Każda marka ma czyli teraz... konserwatywnemu klientowi, który sięgał po auta z nieco wyższej półki, przestało to przeszkadzać. Drugim nieobecnym, proszę Państwa, jest twórca wyciągników rolniczych, czyli firma Lamborghini. Tak, która... ale oni po prostu w tym roku tak. Nie mają co pokazać. O, a skoro oni nie mają co pokazać, to było jedno auto, na widok którego, bo Damian mi je pokazywał, obydwie gałki oczne mu bardzo zbielały, bo pokazano super samochód Mercedesa. Tak, moim zdaniem Mercedes tym autem wygrał wszystko. Jest to Mercedes Maybach Concept w kolorze czerwonym. Jest to dwumiejscowe bodajże coupé. Podkreślmy, że to nie chodzi o limuzynę, którą jeżdżą młodzi milionerzy. Jest to samochód godny Batmana. Jest to coś... Ale prawdziwy samochód, no bo jak mówisz Batmana, to nam nie, się kojarzy z jakąś kosmologią. Jest to prawdziwe auto, które ma normalne drzwi. Wydaje mi się, że można na niego wsiąść. Oczywiście on był niedostępny. Musiałbym tam wskoczyć i zaraz by mnie ochrona stamtąd wyniosła na ulicę. Ale to było auto robiące wrażenie i w zasadzie sprawiające wrażenie, że za miesiąc mógłby się pojawić w salonach i wyjechać na ulicę. W przeciwieństwie do bardzo wielu konceptów innych marek, no, które na przykład w przypadku marek francuskich, jak to zwykle bywa, no, chwytają za serce, czyli są piękne, jak rozumiem, ale... Mercedes daje jasny znak i Ferrari, i Lamborghini, i wszystkim innym, że tu jest moje miejsce, czyli kontynuacja 63 AMG z całą pewnością będzie. Było E63 AMG i był model all-terrain E-klasy, czyli taki coś takiego jak Audi A6 Allrad. Podobno rynek na rynku jest zapotrzebowanie na tego typu samochody. No, czymś trzeba dzieci do przedszkola odwozić. No tak. No, Mercedes jest dojrzały, teraz te wszystkie nowe modele są bardzo ładne. No, C-klasa, zwłaszcza w bogatszych wersjach wyposażenia, jest moim zdaniem no, przepięknym samochodem. No i wygląda jak zminiaturyzowana S-ka. Wreszcie właśnie aspiruje do tego, jak się nazywa, bo potworna jakość tych plastików, tworzyw, materiałów wykonania wnętrza wręcz odstręczała w ostatnich latach. No, kiedyś najpierw nawet... odstręczało to, że blacha tam była gorsza niż w kultowych włoskich samochodach. Była. Te samochody rdzewiały na potęgę. No ale to i E-klasa rdzewiała. Mhm. I S-klasa też. To były takie czasy, kiedy te samochody po prostu w gdzieś tam się zagubili w pogoni. Uznali, tak, że znaczek na masce wystarczy za całą resztę. Przejdźmy jednak do aut bardziej popularnych, bo wszyscy zastanawiali się, co zrobi grupa Volkswagen.
Volkswagena i czy pokaże wreszcie w ósmą generację swojego kultowego samochodu, który jest w wielu regionach świata najlepiej sprzedającym się przecież autem w swoim segmencie. No, Das Auto. Przyznam się, że nie widziałem, ale to auto, na którym się skupiła uwaga wszystkich, które było pokazane w grupie, w marce Volkswagen, to był model koncepcyjny ID. Nie wiem, czyli dowód osobisty. Tak, to dokładnie ID Electric Concept. No, może mogli go nazwać na własnym rynku Ausweis. Ausweis, a u nas będzie się nazywał dowód osobisty. I jest to samochód w pełni elektryczny. No, widać było, że jest to koncept pełną gębą, bo no, wyglądał tak, że raczej w takiej formie nie zostanie wprowadzony do produkcji. Było to bardziej pokazanie możliwości marki. No dobrze, to jest cały czas w warunkach salonowych, Damian. To jest tak. Pokazanie właściwości projektantów nadwozia, bo... Nie, tutaj chodziło o bebechy. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7:35 i 8:35. Piotr Wąż, zapraszam. Autopromocja. Jest 14:30. Informacje dnia w skrócie. Ewa Worobiec, zapraszam. Do tragicznego wypadku doszło wieczorem na Mazowszu na drodze krajowej numer 50 w okolicach Mszczonowa. Podczas manewru wyprzedzania zderzyły się dwa samochody osobowe. Zginęła trójka dzieci. 7 osób zostało rannych. Aleksandra Calik z mazowieckiej policji powiedziała Polskiemu Radiu, że samochód zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka autem marki Ford. Dzieci, które zginęły w wypadku, miały 6, 9 i 11 lat. Co najmniej 77 osób zostało rannych w wyniku eksplozji butli z gazem, do której doszło w jednej z kawiarni w pobliżu miasta Malaga na południu Hiszpanii. Do wybuchu doszło w miejscowości Vélez Malaga około 19 czasu polskiego podczas odbywającego się tam festiwalu. Jak podają lokalne media, jedna z osób zatrudnionych w kawiarni tuż przed wybuchem podniosła alarm i starała się ostrzec klientów restauracji przed zagrożeniem. Dzięki temu większość osób zdołała uciec i tym samym uniknęła poważnych obrażeń. Na miejscu pracują cały czas policjanci, a także przedstawiciele innych służb. Przyczyny eksplozji butli z gazem nie są jeszcze znane. Kierunki ekonomiczne, psychologia, prawo i filologie obce to najczęściej wybierane kierunki w rozpoczynającym się roku akademickim. Uczelnie podały wstępną listę kierunków, na które było najwięcej chętnych. O szczegółach Katarzyna Ingram. Oprócz kierunków, które na uczelniach są od wielu lat, kandydaci na studia decydują się także na nowe, czasami bardzo specjalistyczne kierunki. Małgorzata Sowińska z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy mówi, że trudno stwierdzić, czy nowości cieszą się dużym zainteresowaniem, bo czasami dany kierunek jest jedyny w skali kraju. O wyborze konkretnego kierunku decyduje możliwość znalezienia po nim dobrze płatnej pracy, ale także zainteresowania. Skończyłam anglistykę, teraz poszłam na drugi kierunek, na polonistykę. Mam jeden zawód w ręku, który będę mogła wykorzystać, a stwierdziłam, że warto jakby poszerzyć swoje możliwości. Idę teraz na pierwszy rok muzykologii, no studia wybrałem z powodu mojej pasji do muzyki. Wybrałam prawo, myślę, że swoje życie zwiążę z prawem, będę dobrym prawnikiem. Na uczelniach technicznych niesłabnącą popularnością cieszą się informatyka oraz kierunki związane z nowymi technologiami. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. 10 tysięcy kobiet po chorobie nowotworowej piersi pielgrzymowało na Jasną Górę pod hasłem Miłosierdzie ocala. Dziękowały za życie i modliły się o zdrowie na kolejne lata. Pielgrzymkę po raz 19 zorganizowało Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki. Wiceprezes stowarzyszenia Alicja Przyszło zaznaczyła, że spotkanie jest wielkim umocnieniem i wsparciem. Ta pielgrzymka jest dla nas, dla Amazonek, bardzo ważna. Tutaj co roku się spotykamy, co roku się modlimy o każdy dzień naszego życia, o każdą godzinę. Ja już jestem 13 lat po operacji piersi i cieszę się z każdego dnia, z każdej godziny. Kiedyś przed operacją inaczej życie odbierałam. Moje życie się przewartościowało.
Do Częstochowy dotarły kobiety z całej Polski, ale również z Czech i Niemiec. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 26 minut do godziny 3. Wracamy teraz do magazynu motoryzacyjnego i do rozmowy o trwającym w Paryżu międzynarodowym salonie samochodowym. Polskie Radio 24. Powtórka programu. No właśnie, jak pokazać bebechy w salonie samochodowym, podczas salonu samochodowego? No, trzeba jeszcze o tym opowiedzieć. No tak, ale wiem, że ten samochód ma mieć nieziemski zasięg, jak na auto elektryczne. No ma podobno przejeżdżać 600 kilometrów na jednym ładowaniu. No dobrze, no to ale możesz właśnie na wystawie możesz wszystko napisać o tym aucie, dopóki ona nie wyjedzie na drogę. Nie, no oczywiście, to tutaj tak. Skoro o elektrykach widownia, mówimy, wszystko, to jest taki trend już zauważalny, że to nie jest już takie stoisko na kilku metrach jako ciekawostka, tylko to jest równorzędny partner już takiego stoiska z autami. Technika jest rozwinięta na tyle, że wydaje mi się, że to są kwestie oczywiście inwestycji i ryzyka inwestowania w pewne rozwiązania techniczne. Ale już nikt nie robi takiego uśmieszku, że może kiedyś zajdzie. To są już pełnoprawne auta. No Tesla tam miesza trochę, natomiast ja uważam, że Tesla jeszcze ma bardzo wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o jakość wykonania i tutaj kibicuję im, jeżeli chodzi o napęd i o ideę, natomiast no, jest to samochód relatywnie drogi co do tego, co oferuje może na rynku amerykańskim, który znany jest z bardzo marnego wykończenia wnętrz w autach, to ta Tesla jakoś tam się broni. Ja może się czepiam, ale ona mi jakoś nie leży. Natomiast samochody hybrydowe i samochody elektryczne to jest przyszłość. Znaczy generalnie myślę, że to elektryka. I to wynika już, to wynika z hal wystawienniczych salonu paryskiego? Tak, no zwróćmy uwagę, że praktycznie każda marka w tej chwili ma no przynajmniej model hybrydowy. Nie wypada nie mieć. No Ford ma Mondeo, który jest dosyć dziwacznie zrobiony, ale ma. Francuskie marki też mają. Volvo ma hybrydę, która jest w zasadzie topowym modelem. Dobrze. Wróćmy jeszcze do grupy Volkswagena, bo Skoda jest marką, która jest w Polsce najchętniej kupowana od dłuższego czasu. Od bardzo długiego czasu. Teraz prawdziwy, można powiedzieć, atak w kolejnym nowym segmencie i zastanawiam się, czy Niemcy nie strzelają sobie w kolano, prezentując kolejny model, bo potem okaże się znowu, że Polacy wolą czeskich braci auto kupić niż ze znaczkiem VW czy z czterema kółkami od Audi. Ja myślę, że rynek jest tak pojemny, że każdy znajdzie sobie miejsce dla siebie. Poza tym, jeżeli spróbujesz porównać samochody pozornie będące w tych samych klasach w koncernie, okazuje się, że one są nieporównywalne. No zawsze coś jest tak poprzestawiane, że jednak tego Golfa z tą Octavią się nie zestawi. Ale wiemy, jaki jest segment SUV, że jest to segment coraz popularniejszy i że to jest segment, na który z pożądaniem patrzą ci, którzy chcą dołączyć do tej middle class, z lower middle class i Kodiak daje im taką szansę? No Kodiak, ja usłyszałem bardzo wiele ciepłych słów na temat Kodiaka od, powiedziałbym, dziennikarzy motoryzacyjnych, którzy mają bardzo wysoką pozycję, jeżeli chodzi o autorytet. No są autorytetami, jeżeli chodzi o wydawanie opinii. I też usłyszałem, że bardzo wielu konkurentów bardzo agresywnie wypowiada się na temat Kodiaka. Jest to niewątpliwie zaraz po Superbie kolejne najlepsze w historii marki auto. No ja lubię auta nietuzinkowe, więc dla mnie ulubionym modelem współczesnym Skody pozostaje Yeti. I czekałem na coś, bo wiadomo, Yeti jest fajne, ale ma pewne ograniczenia wynikające chociażby z pojemności, bo jest z przestrzeni bagażowej. Tu jest ogrom, tylną kanapę można przesuwać o 18 centymetrów. Zauważ, jak zareagował konserwatywny polski klient. No, Yeti praktycznie nie istnieje na naszych drogach, chociaż to jest samochód, który wygląda na tyle fajnie, że masz uśmiech na twarzy, rozjaśnia nasze ulice. Tak, ale coś się stało ciekawego, bo to Yeti pomimo właśnie takiego jakiegoś, to był taki moment zawahania jeszcze. Skoda w momencie, kiedy wypuszczała Yeti, trochę tak szukała swojej drogi. Teraz ta droga pod jakby kierownictwem pana Cabana, czyli głównego projektanta Skody, jest już wyznaczona. Ale co ciekawe, kilka tygodni temu trzeba było zwiększyć produkcję Yeti w Europie, bo się okazało, że jest w stanie z rynku. Nikt nie wie dlaczego.
Ale jak? Bo to jest bardzo sympatyczny i przy okazji taki śmieszny, wprawiający w dobry nastrój pojazd. Natomiast zauważ, że też to się przesuwa, to wahadło, jeśli chodzi o Zachód. Wspomniałaś o Wielkiej Brytanii. Skąd wynikał rynkowy sukces czeskich aut tam właśnie? Bo były tanie i dobrze wyposażone. Raz, dwa. Filozofia w brytyjskich kierowców to jest moment, kiedy owszem, zarabiamy kasę, jesteśmy bogatym społeczeństwem, ale nie wypada się umiemy liczyć tak pieniądze. Jest, nie wypada już szastać po pierwsze, a po drugie chwalić się przed sąsiadami, że mamy mega wypasioną brykę z kultowym jakimś znaczkiem. W Wielkiej Brytanii w zeszłym roku bodajże miesięcznik What Car umieścił na jednych z pierwszych, bądź na pierwszych miejscach prawie w każdej kategorii Skodę, a czasem ex aequo na przykład z Volkswagenem, bo to była kwestia tych super mini, czy jak oni to tam nazywają ten swój kawałek rynku. Volkswagen Up był ze Skodą na ex aequo na pierwszym miejscu. Octavia na pierwszym miejscu, Superb na pierwszym miejscu. Co ciekawe, taki kraj jak Szwajcaria. W tym kraju najlepiej sprzedającym się samochodem jest Skoda Octavia. Ciekawostka. Taka ciekawostka. Włosi, o Francuzach jeszcze porozmawiamy, bo nie możemy o gospodarzach nie pomówić. O Włochach wspominaliśmy z powodu braku Lamborghini. Natomiast było Ferrari. Było Ferrari. Przedstawiono na przykład 5 takich limitowanych jakby modeli na 70-lecie marki. Nie wiem, dlaczego rad 5 na 70-lecie. To są Włosi, więc to by dobrze było. Jedno espresso za dużo było i tak. Było Quattroporte odświeżone, by cieszy to, że Maserati naprawdę wraca. Nie jest takim samochodem, którego liczbę rejestracji można policzyć na palcach jednej ręki i odkąd wyszedł taki model już dostępny niemalże dla tego trochę zjadacza lepszego chleba, bo mówimy dalej o kwotach idących w kilkasetek tysięcy złotych. Jest Ghibli, jest Quattroporte. Quattroporte na tyle przyzwoicie się sprzedawało, że postanowiono odświeżyć i kontynuować. No ja się dobrze sprzedaje, wydaje mi się, że to jest kwestia w sumie ceny. Bo ten samochód jest relatywnie w klasie tych takich super luksusowych aut. Jakby to można było powiedzieć, to tanie. Tak jak Ghibli w porównaniu z BMW, prawda? Tak. To już nie jest półkę wyżej cenowo, tylko to są porównywalne pieniądze. Tak. W związku z czym ktoś wreszcie ma wybór i niekoniecznie musi kierować ale swoje oczy BMW, na niemieckie marki. Tak, zarówno w BMW, jak i w Mercedesie, jak i w Audi nie ma najmniejszego problemu, żeby wydać milion na auto. To prawda. Skoro o Włochach mówimy i dojdziemy zaraz do Fiata, bo to najpopularniejsza marka, Alfa Romeo to nadal nowa Giulia na rynku. Giulia, która na razie wyposażana jest w motory diesla, bo taki jest jeszcze wciąż trend. Teraz dochodzą silniki benzynowe. Oczywiście oprócz niesamowitej wersji Quadrifoglio Verde, tej 510-konnej, to jest jakaś która pobiła wszystkie rekordy możliwe. Przebiła BMW. Jeremy Clarkson napisał, że cieszy się, bo to jest tak, jakby Anglia przegrała z Islandią. I to go tak samo cieszy, że jak zwycięstwo na Euro ostatnim Islandii z Anglią, tak cieszy go zwycięstwo Alfa Romeo nad BMW i że jest dumny z tego, że może to wreszcie po tych latach posuchy we włoskiej firmie napisać. Fajne jest to w Alfie, że to nie jest samochód na pokaz, bo Brera, która jak się pojawiła na rynku, to chwyciła mnie za serce, bo miałem dwie Alfy kiedyś, miałem dwie 150-ki, szóstki i chwyciła mnie za serce, ale jak się okazało, że jest silnik V6 od Opla, a jak jest że jest 2.4 od TD, i że ona jest brakowało tego ciężka, kultowego, prawdziwego włoskiego V6, który dawałby radość z jazdy. No i prowadzenia się brakowało i niższej masy, tego jakoś, nie wiem, ładnie, nieładnie mi performance'u, tak? A tutaj w nowej Alfie mamy wszystko, fenomenalnie się prowadzi. To, że ma wielki silnik, to jeszcze nic, ale to, że włożyła bodajże 7 sekund BMW, koniec końców, nawet były takie śmieszne memy, gdzie pokazywano, że BMW wykręciło taki czas, za kierownicą siedział kierowca w kasku i w kombinezonie, a Alfą jechał facet w koszulce polo i w jeansach. Dopił espresso. Dopił espresso, tak go spięło, że wsiadł i pojechał, więc to nie chcę nikogo wprowadzić w błąd, a wydaje mi się, że tam było kilka sekund różnicy. To kilka sekund na tym poziomie rywalizacji. To już jest potęga. To jest coś niesamowitego. Przejdźmy do marek tak zwanych popularnych, bo Francuzi u siebie zaprezentowali autka, które Francuzi kochają, czyli te maluchy wszelkie, nowe, które takie widzimy poobijane na ulicach Paryża, obowiązkowo czarne.
I to C3 ma szansę zamieszać na rynku? Znaczy... Bo umówmy się, poprzednik, taki śmieszny kapelusik, no blaszanka, tak? Znaczy... Dużo się nie dało wycisnąć z tego samochodu. Ten nowy na pewno jest dużo ładniejszy. Mhm. To jest taka zabaweczka, tylko że ja mam wrażenie, że to są trochę samochody... Ja nie do końca je rozumiem. Ta nowa C3 dla mnie wciąż wygląda, jakby to był koncept car. Mhm. Ale ja mam takie podejście do motoryzacji, że samochód przede wszystkim powinien sam chodzić. Powinien mnie przewieźć z punktu A do punktu B, a czy on ma bardzo wysublimowany kształt przedniego reflektora, jest to dla mnie trochę... No to powinno ci się zmodernizowane Clio wobec tego podobać, też zaprezentowane, bo by uznali, że po co psuć to, co już jest dobre, wystarczy delikatnie poprawić. To było bardzo wiele takich modeli po faceliftingu. No marki coś tam robią, ale jak wiemy też marki francuskie mają problemy finansowe. I tutaj muszą się bardzo pilnować, bo tam jakaś pomoc rządu chyba była w to zaangażowana. Muszą się pilnować z tym, żeby nie przedobrzyć. No, chyba zaczęli robić coraz lepsze auta, chociaż niektórzy koledzy dziennikarze mają czasem problem z uruchomieniem auta. Zobacz, tak jak Volvo aspiruje, Citroen też aspiruje, bo na początku DS to było taki jak Laurin i Clement. W przypadku Skody, a teraz to jest marka oderwana już od Citroën, która będzie na przykład na terenie Polski budować sieć niezależnych salonów. No tak, pytanie, czy to nie jest zbyt dużo, czy to nie jest za wcześnie, i bo to tak jak poprzednia generacja, czy poprzedni Citroën C6, no wspaniały samochód, przepiękny samochód. No, zapowiadają władze koncernu 8 premier w najbliższym czasie, czyli zbudowanie takiej floty tych no, samochodów. C6 nowa też ma być. Samochód był na papierze genialny. Mhm. Natomiast wiem od użytkowników, że nie zawsze ten geniusz się później przejawiał w codziennej eksploatacji, ale Fantomas na pewno by z miłą chęcią taką C6 jeździł. Zawsze pamiętamy, że była to firma, która produkowała samochody, wśród których pojawił się taki flagowy model, który przechodził do historii i na jego podstawie potem tworzono kolejne, więc być może i tym razem tak będzie. Warto powiedzieć, że jest to firma z polskimi korzeniami. Tak jest. Mało tego, logo tej firmy to są właśnie też te polskie korzenie jeszcze z czasów zaborowych. Co prawda Fiat coś pokazał? No 124 Abarth. Szczerze mówiąc jakoś tam nie zaglądałem. Przepraszam cię, Rafał, że tam nie zaglądałem. Akurat mówisz tutaj o aucie niszowym, ale też takim, które może troszkę namieszać ze względu chociażby na to, że przypomnijmy Państwu, to jest wspólny koncept z Mazdą. Tak, to jest Mazda MX-5. Z najpopularniejszym kabrioletem świata tak naprawdę, który zawsze świetnie się sprzedawał. Najpopularniejszym roadsterem, który jest genialny. Tylny napęd, genialny. Prosty, nieduży motor, jest lekki i służy wyłącznie do zabawy i świetnie się dzięki temu sprzedaje od jakichś 30 lat kolejne generacje. Tak. Miała być Alfa Romeo Duetto Dante, ale szef turyńskiego koncernu stwierdził, że po jego trupie samochód ze znaczkiem Bistione będzie produkowany poza Italią, więc Alfa zostaje w Italii, stąd to, co miało być Alfą, stało się teraz Fiatem Abarthem. To dobrze, żeby takie auta mieszczące się w zasięgu finansowym, znowu mówimy o tym, to istotne, pojawią się na rynku, bo ktoś myśli kabriolet, nie jestem milionerem. Właśnie po to powstała Mazda. No tak, tylko że Fiat jest niestety dla Fiata sporo droższy od Mazdy. On tam ma zmienione trochę nadwozie, ma silniki fiatowskie. Jak to u Włochów, jest fajniej zaprojektowane niż w Japończyku bliźniaku. No. Musimy poczekać i zobaczyć, jak swoim portfelem zagłosują konsumenci. Ale umówmy się, Ameryka Północna to jest ten teren, który Włosi uderzają z tym modelem, bo do dzisiaj od czasów i Alfy Spider, i Fiata Spidera, czyli od lat 60. to auto jest wspominane z wielkim sentymentem, więc być może ci, którzy mieli wówczas 20-30 lat i byli wtedy hippisami i słuchali... Lub też lubili oglądać... Dustina Hoffmana. Tak, Dustina Hoffmana, albo byli fanatykami Jefferson Airplane na przykład i dużo czasu spędzali. Ja lubię Jefferson Airplane. No wiem. To musisz poczekać do wiosny. Być może spodoba ci się właśnie ta nowa propozycja. To wszystko na dziś, proszę Państwa. Moglibyśmy jeszcze długo, bo tych nowości było ponad naprawdę, 30. Naprawdę sporo, ale mam nadzieję, że trochę uchyliliśmy
Rąbka tajemnicy, co też przez najbliższe dwa tygodnie będzie działo się w halach wystawienniczych autosalonu w Paryżu. Mariusz Gzelia, już bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Damianowi, że przejechał te 3000 kilometrów z okładem. Również bardzo dziękuję. Z nami. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. 11 minut zostało do godziny 3. W ostatnich dniach szeroko dyskutowaną w mediach kwestią jest umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Kanadą. Porozumienie wzbudza podobne kontrowersje co negocjowana ze Stanami Zjednoczonymi umowa TTIP. O sprawie w konfrontacjach idei mówił dr Bogusław Bławat, dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Marek Wąsiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Marcin Wojtalik z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. A rozmawiał profesor Zdzisław Krasnodębski. Ja może zacznę od takiego pytania, które jest, nasuwa się też obserwatorom życia publicznego. No ja też jestem z wykształcenia socjologiem. Otóż, jak wiemy, te umowy, szczególnie TTIP, umowa ze Stanami Zjednoczonymi, ale teraz w ostatniej fazie także umowa z Kanadą, wywołuje dużo kontrowersji. Wyprowadza ludzi na ulicę. Niedawno odbyły się, co prawda nie tak liczne jak poprzednio, ale demonstracje w Berlinie i w paru miastach niemieckich. Są protesty w Austrii, szczególnie w tych dwóch krajach ten opór jest największy. No właśnie, jakby panowie to scharakteryzowali, bo zwłaszcza, że z drugiej strony w Polsce mamy co prawda dyskusje w środowiskach eksperckich. Myśmy też na przykład z panem Marcinem Wojtalikiem już mieli okazję kiedyś dyskutować na temat w Brukseli, ale nie wywołuje chyba to żywszego zainteresowania opinii publicznej. Moje pytanie jest następujące. Skąd taki opór przeciwko umowie o handlowej, która w zasadzie szerszej publiczności nie powinna interesować? Zwłaszcza, jak mówię, tajemnica też polega na tym, że z tego, co czytam z różnych ekspertyz, wynika, że to właśnie Niemcy i Austria odniosą największe korzyści gospodarcze z tej umowy. Nie wiem, kto chciałby... Chętnie ja, jeśli mówimy o kontekście. O krytycznym nastawieniu. Można na to pytanie odpowiedzieć w odniesieniu do bardzo konkretnych zapisów opublikowanej już umowy CETA czy umowy TTIP, której treść nie jest znana, nie jest ona jeszcze dokończona, ale wyciekły do opinii publicznej fragmenty tej umowy. I na poziomie szczegółowym mam nadzieję, że trochę porozmawiamy o konkretnych sprawach, ale też zwróciłbym uwagę na widok na sprawy z lotu ptaka. Umowa taka jak CETA czy TTIP są bardzo konkretnym narzędziem wprowadzania obecnej formy globalizacji na świecie. Czasem rozmawiam z bardzo ważnymi ludźmi, na przykład ministrami, i mówią oni o tym, że są nieuchronne procesy globalizacji, do których no, musimy jakoś się ustosunkować. No, właśnie umowa CETA czy TTIP to jest bardzo właśnie konkretne narzędzie tej formy globalizacji, którą teraz mamy. A wiemy, jakie są nie tylko dobre skutki jej, ale też negatywne. Na przykład zwiększająca się siła międzynarodowych korporacji w relacji z państwami. Wiele międzynarodowych korporacji jest silniejszych niż państwa i właśnie te umowy przyspieszają i wzmacniają ten proces. Czy ktoś z panów jeszcze chciałby? Ja bym ewentualnie jeszcze dodał do tego aspektu największego oporu w Niemczech i w Austrii. Jednak aspekt pewnego podejścia antyamerykańskiego w tym społeczeństwie, zwłaszcza też wtedy, kiedy w roku, w którym rozpoczęto negocjacje, wyciekła informacja o tym, że amerykańska agencja NSA podsłuchiwała m.in. kanclerz Angela Merkel. W związku z tym no oczywiście nastawienie... Okazało się, że niemieckie służby podsłuchiwały... Tak, ale to oczywiście zdecydowanie później. Ale więc już na samym początku doszło do kontrowersji z tym związanej, a generalnie rzecz biorąc też wydaje mi się, że w społeczeństwie niemieckim jednak to podejście do właśnie Ameryki, do też
korporacji transnarodowych jest wybitnie negatywne, chociaż Niemcy same mają bardzo, bardzo dużo i bardzo silnych, jedne z najsilniejszych w Europie korporacji co do wielkości i co do znaczenia na świecie. W związku z tym to jest takie rzeczywiście specyficzna sytuacja, w której zwykle umowy handlowe nie stwarzały sytuacji oporu społecznego. To właśnie toczyło się za zamkniętymi drzwiami, po prostu środowiska eksperckie, polityczne były zainteresowane, prowadziły te negocjacje i społeczeństwa zwykle nie reagowały. Pierwszą tego typu umową, co do której możemy mówić o rzeczywiście dużym ruchu oporu, zapewne jest umowa ACTA. I teraz trochę też na fali tej umowy wydaje mi się, że jest kontynuacja i opór przeciw TTIP. No właśnie, ale czy to nie jest tak, że z jednej strony pan Wojtalik mówi o globalizacji, no, czy właśnie nie jest to proces nieuchronny, tak na socjologii, z wykładu socjologii też uczymy i to niezależnie, czy powołujemy się na teoretyków lewicowych, jak profesor Zygmunt Bauman, czy prawicowych, czy tym bardziej neutralnych, więc nie tylko, że są procesy nieuchronne, ale też w jakimś sensie korzystne, prawda? Że to są sytuacje, że otwarcie rynku powoduje, że wszyscy na tym zyskują. To jakby pierwsza uwaga i pierwsze pytanie, więc czy to nie jest walka z wiatrakami i przepraszam, no wyraz pewnego wstecznictwa, że się przeciwstawiamy takim tendencjom, no cóż, jakaś jest alternatywa, zawsze miał protekcjonizm, powrót pewno do barier celnych i tak dalej. No a z drugiej strony też pytanie o takie podwójne standardy, o którym pan Wąsiński przed chwilą mówił, bo wiadomo przecież, że Niemcy bardzo chętnie zawierają umowy bilateralne dotyczące ochrony ich inwestycji, na przykład z Polską. I zresztą mamy teraz ostatnio przykład w związku z podatkiem handlowym, że tam, gdzie wchodzą interesy europejskie, to już troska o firmy rodzime i lokalne, małe i średnie ustępuje na plan dalszy albo w ogóle jest niezauważalna. Ale może jeszcze oddam głos panu doktorowi Pławatowi. Jak pan myśli, skąd się tego rodzaju protesty na zewnątrz biorą i dlaczego u nas w zasadzie nie jest to temat gorący, chociaż może się stanie? Przede wszystkim jeszcze zwróciłbym uwagę na pewnego rodzaju niesymetrię protestach po stronie transatlantyckiej i po stronie europejskiej. Bierze się to przede wszystkim stąd, że ten proces przygotowania jakby do podpisywania tych traktatów, proces wczesnej negocjacji, zgłaszania jakby uwag, sugestii po stronie Stanów Zjednoczonych przebiegał, bym powiedział, w sposób bardziej bezpośredni, niż mamy to wrażenie, dzieje się w Europie. Po drugie, konsekwencje prawne tego traktatu, one zatrzymują się przynajmniej na ten moment na poziomie federalnym, ponieważ to międzypartyjne porozumienie, które obowiązuje w Stanach, ono daje legitymację do podpisywania zobowiązań handlowych, ale tylko na poziomie federalnym. Natomiast na poziomie stanowym pozostanie i tak wiele regulacji, które mogą dawać społeczeństwu jakąś dozę spokoju, czy odłożenia tej troski gdzieś w przyszłość, ponieważ może się okazać, że dane ustawodawstwo stanowe zablokuje to czy owo. My w Europie tego nie mamy, bo jeżeli to podpiszemy jako Unia Europejska, tak naprawdę nie będzie możliwości poszczególne kraje, żeby zachowały sobie coś. Ale panie dyrektorze, że padne słowo, czy to nie jest paradoks, bo ja rzeczywiście czytając te dokumenty, jako posłowie Parlamentu Europejskiego mamy wgląd też w niektóre dokumenty, które myślę, że to wszystkie, a czy to nie jest paradoks, że Stany, poszczególne Stany w Stanach Zjednoczonych mają więcej wolności, więcej możliwości decyzji niż kraje członkowskie Unii Europejskiej. No, jest to paradoks tak naprawdę i wydaje mi się, że jest to też pewnego rodzaju ważne tło tego całego procesu, ponieważ... Czyli West Virginia, na przykład zachodnia Virginia jest bardziej suwerenna w tych kwestiach niż powiedzmy Rzeczpospolita Polska. Tak, i tutaj mówimy o procesie otwierania rynku, czyli o procesie globalizacji, tak go nazywamy częścią procesu globalizacji, który może okazać się, że on się zatrzyma na przykład na poziomie danego stanu. A tam jeszcze, o ile wiem, to też jest kwestia bardzo kontrowersyjna dotyczących zamówień publicznych, bo to też są regulacje stanowe, które też nie będą obowiązywały. Stany, poszczególne stany mogą podjąć pewne decyzje. Ale ja bym jeszcze jedno pytanie zadał w związku z tym, co pan powiedział. Mianowicie, że jak się śledzi dyskusję amerykańską, no tam bardzo kontrowersyjna jest ta umowa dotycząca handlu z rejonu Pacyfiku, ten Trans-Pacific Partnership, TTP.
I mnie uderzyło to, że się te same argumenty, które padają w Europie przeciwko umowie TTIP i umowie CETA, no to pojawiają się w Stanach Zjednoczonych w związku z umową z krajami obszaru Oceanu Spokojnego. Czyli oni się mniej obawiają oczywiście umowy z Europą, ale już podobne argumenty padają, jeżeli chodzi właśnie o tę drugą umowę. Ja powiem tak, nie musimy być bierni i bezwolni wobec takich, czasami wydawałoby się, bardzo potężnych umów. Chcę przypomnieć na przykład losy Międzynarodowego Porozumienia o Inwestycjach, które w roku 1996 upadło po tym, jak do opinii publicznej dotarła treść tego porozumienia, i wtedy akurat Francja powiedziała, że no ona wobec tego zrywa umowę i rzeczywiście one upadły. Także społeczeństwa, jeśli krytycznie patrzą na taką dominację obecnego modelu globalizacji czy konkretnym niebezpieczeństwom, są w stanie się oprzeć, i to się już udawało. Podobnie zresztą jak już wspomniana wcześniej umowa ACTA. Autopromocja. Polskie Radio 24. Jak zarobili pierwszy milion? Na czym polega tajemnica ich sukcesu? Skąd czerpią pomysły i czego mogą nas nauczyć? Ludzie gospodarki. W każdą niedzielę o godzinie 15:15. Autopromocja. Jest godzina 3:00. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. Do tragicznego wypadku doszło wieczorem na Mazowszu na drodze krajowej nr 50 w okolicach Mszczonowa. Podczas manewru wyprzedzania zderzyły się dwa samochody osobowe. Zginęła trójka dzieci. 7 osób zostało rannych. Aleksandra Calik z mazowieckiej policji powiedziała Polskiemu Radiu, że samochód zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka autem marki Ford. Dzieci, które zginęły w wypadku, miały 6, 9 i 11 lat. Co najmniej 77 osób zostało rannych w wyniku eksplozji butli z gazem, do której doszło w jednej z kawiarni w pobliżu miasta Malaga na południu Hiszpanii. Do wybuchu doszło w miejscowości Vélez Malaga około 19:00 czasu polskiego podczas odbywającego się tam festiwalu. Jak podają lokalne media, jedna z osób zatrudnionych w kawiarni tuż przed wybuchem podniosła alarm i starała się ostrzec klientów restauracji przed zagrożeniem. Dzięki temu większość osób zdołała uciec i tym samym uniknęła poważnych obrażeń. Na miejscu pracują policjanci i przedstawiciele innych służb. Przyczyny eksplozji butli z gazem na razie nie są znane. Poprawiła się jakość wody w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Wynika z badań pobranych ostatnio próbek. Pacjenci i personel mogą już w pełni korzystać z bieżącej wody, poinformował Bartosz Grzybowski, zastępca dyrektora do spraw inwestycyjno-eksploatacyjnych szpitala. Aktualnie po działaniach podjętych przez szpital ze współpracy z katowickimi wodociągami udało nam się doprowadzić wewnętrzną sieć szpitalną do prawidłowego działania. Pierwsze wyniki, które dostaliśmy, są już dobre. Nie wykryto w nich żadnych szczepów bakterii coli. Przyjęcia i planowane zabiegi mają być wznowione od poniedziałku. 5 osób zatrzymanych po burdach z udziałem pseudokibiców w Tychach. W mieście odbył się mecz piłkarski GKS Tychy i GKS Katowice. Barbara Kołodziejczyk z tyskiej policji tłumaczy, że niebezpiecznie zrobiło się już przed meczem. Pseudokibice dążyli do bójki, strony rozdzieliły policyjne armatki wodne, funkcjonariusze na koniach oraz strzały z broni gładkolufowej. W czasie spotkania doszło do kolejnej niebezpiecznej sytuacji. Zostały odpalone racje świetlne dymne oraz flaga sektorowa rozłożona, a w drugiej połowie był rozłożony taki jakby dywan z szalików i z koszulek, którego kibice podpalili. Wtedy interweniowała straż pożarna. Natomiast też nie mamy informacji odnośnie tego, żeby ktoś podczas tego incydentu ucierpiał. Policja przeprowadza czynności z zatrzymanymi. Wynik dzisiejszego węgierskiego referendum w sprawie obowiązkowych kwot osiedlania imigrantów wydaje się być przesądzony.
Większość społeczeństwa jest bowiem przeciwna przyjmowaniu uchodźców. Nie wiadomo jednak, ile osób pójdzie w niedzielę zagłosować. Według różnych sondaży odsetek przeciwników systemu kwotowego podziału uchodźców wynosi od 72 do 95%. By referendum było ważne i wiążące, frekwencja musi wynieść minimum 50%. Na razie zamierza wziąć w nim udział 42% uprawnionych do głosowania. W opinii Weroniki Jóźwiak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych referendum niewiele zmieni, nawet jeśli frekwencja będzie wystarczająca. Nawet jeśli referendum będzie ważne i wiążące, nie będzie miało bezpośrednich skutków prawnych. Poszczególne instytucje unijne już teraz mają kompetencje do podejmowania decyzji w zakresie imigracji i azylu. I te decyzje Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej są wiążące dla państw członkowskich. Nie jest potrzebna tutaj dodatkowa akceptacja organów.